Nowy rok, nowy ja. Brzmi znajomo? Na początek nowego roku mamy wiele postanowień. Trenujemy, przechodzimy na dietę, staramy się pozbyć niezdrowych nałogów, takich jak na przykład palenie papierosów, jedzenie słodyczy czy fast foodów. Statystyki nie pozostawiają jednak złudzeń. Tylko niewielu z nas potrafi wytrwać w swoich planach. Postanowienie noworoczne rzucamy zwykle 17 stycznia albo w drugi piątek stycznia. Jednym z głównych powodów, dla których wielu osobom nie udaje się utrzymać postanowień noworocznych związanych ze sportem, jest brak zrozumienia własnych potrzeb i ograniczeń. Nakładamy na siebie zbyt dużo, przez co dochodzi do przetrenowania. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Warto jest skorzystać z usług trenera personalnego. Ja ze swojej strony jak najbardziej zapraszam od razu na siłownię po doborze odpowiednich ćwiczeń. Sprawimy tak, żeby trening stał się efektywny i przyjemny. Ale oczywiście też, jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, żeby przyjść na siłownię, radzę i gdzieś tam podpowiadam, żeby na przykład zacząć od jakiegoś ruchu, jakiś marszu czy gdzieś spacerów z psem. I to pozwoli nam na lepsze samopoczucie. Potem możemy wdrożyć gdzieś jakieś treningi siłowe do tego. Pamiętajmy o tym, że sport to nie tylko walka z kilogramami i jakby tam budowanie sylwetki, ale również no fun. Spotykamy się na siłowni w gronie znajomych, można się odmurzyć, no i spędzić miło czas. Sport jest wszelakim antydepresantem. Możemy się tutaj wyżyć, jakby budować swoje mięśnie, ale i również budować tutaj. Jeśli przerzucanie ciężarów nie jest dla Ciebie, nie rezygnuj z postanowienia noworocznego dotyczącego aktywności fizycznej. Znajdź sobie inne zajęcie. Może to być taniec, pływanie czy jazda na rowerze. Warto wybrać coś, co sprawia nam radość i motywuje do porzucenia ciepłego koca i kanapy. Schudnę to drugie najpopularniejsze postanowienie noworoczne. Warto jednak pamiętać o tym, że w drodze do wymarzonej sylwetki kluczową rolę odgrywa dieta. To nie tylko jedzenie mniej, ale przede wszystkim mądrze. Najważniejsze postawić sobie małe i realne cele, takie mierzalne, które na pewno wytrwamy. Nie stawiać sobie wysokich poprzeczek, bo bardzo szybko w tym ulegniemy po prostu. Stopniowo dążyć do celu wedle zasady 80-20. 80% zdrowych zasad, racjonalnego odżywiania i 20% takiej przyjemności z żywienia, żeby nie czuć się na diecie jak zakaże. To jest taki klucz do sukcesu. Sukcesem będzie nawet zjedzenie połowy tabliczki czekolady zamiast całej, albo zrezygnowanie z zamówienia fast foodu. To jest taki produkt bardzo wysokokaloryczny, wysoko przetworzony. Ja polecam zrobić takiego fast fooda samemu w domu, który jest na pewno smaczniejszy, bardziej przystępny również cenowo i zapewni nam wiele radości również w przygotowywaniu tego. Dlaczego tak trudno jest nam wytrwać w postanowieniach noworocznych, zwłaszcza tych dotyczących zdrowej diety? Bardzo często tak się dzieje, że robimy sobie bardzo wymyślne, trudne potrawy, które nam tak naprawdę nie smakują. I my miesiąc, dwa jesteśmy w stanie się zmusić, żeby to zjeść tak naprawdę, ale to nie ma dla nas przyjemności. My bardzo szybko odpuszczamy, bo lubimy takie nasze tradycyjne jedzenie, które oczywiście może być spożywane, tylko w takim racjonalnym sposobie odżywiania, żeby te posiłki były spożywane właśnie w równym odstępie czasu, była zapewniona porcja warzyw, owoców. Od takich małych rzeczy warto zacząć. Pamiętajmy również o tym, że do zmiany swoich nawyków nie potrzebujemy 1 stycznia i fajerwerków. Możemy zacząć w każdej chwili. Osiągnięcie nawet tych najmniejszych, ale realistycznie wyznaczonych celów motywuje nas do dalszej pracy nad sobą.